Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na spotkaniu z panem Pawłem Derentem. Nasz dzisiejszy gość już był w naszej bibliotece z swoją poprzednią książką Chińczycy grają w Go, napięcie w Azji rośnie. Natomiast dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone promocji kolejnej książki Korzenie niemieckich sukcesów w Azji. Daleki Wschód w polityce kolonialnej Niemiec do 1914 roku. Pan Paweł Berendt jest doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Wiedeńskiego, ekspertem Centrum Studiów Polska-Azja, autor wielu artykułów zarówno w klasie polskiej, jak i zagranicznej, a spotkanie z naszym gościem rozmowę poprowadzi doktor habilitowany Tomasz Ślepowroński. Dziękuję bardzo. Trzeba włączyć. Ja dziękuję bardzo. Ja tylko pozwolę sobie sprostować, ja habilitacji jeszcze nie mam, ale bardzo dziękuję za życzenia. Pracuję nad tym, jestem przy ostatnim rozdziale książki habilitacyjnej, ale nie ja jestem dzisiaj głównym gościem. U nas już jest na stronie informacja, którą dodałam. Czyli już nie mam wyjścia w takim razie. Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie w swoim imieniu człowieka, który jest trochę wzruszony tym spotkaniem, nawet mocniej niż trochę, ponieważ prowadzę spotkanie mojego studenta. Pan Paweł był moim studentem, zresztą jak widzę, patrzę, duża część jego roku jest także obecna na sali. Państwo się nic nie zmieniliście, mnie niektórzy nie poznali, ale to ja wiem dlaczego. Proszę Państwa, jest to niezwykle miło, kiedy osoba z naszego środowiska, pan Paweł kończył stosunki międzynarodowe w Instytucie Historii Stosunków Międzynarodowych, jest człowiekiem, który nie ogranicza się jedynie do naszego pomorskiego grajdora, przepraszam za wyrażenie, sam jestem pomorzeznawcą i mam prawo tak powiedzieć, bo sam się pomorzem zajmuję. Natomiast jest osobą, która nie tylko patrzy na świat, ale ten świat zdobywa. To, że jest doktorantem Uniwersytetu w Wiedniu, to pokazuje, proszę Państwa, że jego zainteresowania są niezwykle szerokie. To, że nie mając jeszcze doktoratu, wiem, że intensywnie pracuje, już drugą publikację książkową publikuję. To wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z młodym człowiekiem, ale z człowiekiem, proszę Państwa, który jest bardzo prężny. Kiedyś mówiłem jednemu też z osób, które prowadziłem, że bardzo płodny. Powiedział mi, że nie płodny, ale pracowity. Także zostanę przy tym. Jest bardzo pracowity, proszę Państwa. A jego zainteresowania sięgają obszarów, które z Pomorza dzisiaj wydają się niezwykle odległe. Aczkolwiek w świecie, w którym żyjemy, nie powinny być odległe, ponieważ interesuje się problemem bezpieczeństwa kontaktów na Dalekim Wschodzie, na obszarze Pacyfiku, a książka, która jest pretekstem do dzisiejszego spotkania, czyli Korzenie niemieckich sukcesów w Azji, jest jego zmienioną wersją pracy magisterskiej, która powstała w naszym Instytucie. Jeszcze mogę jedno słowo powiedzieć, co łączy mnie z panem Pawłem, to jest to, że mamy wspólnego mistrza, bo tą pracę pan magister obronił pana profesora Włodzimierza Stępińskiego, który był także moim promotorem, także powiedzmy z tego samego zakładu, można powiedzieć, Instytutu jesteśmy. Proszę Państwa, pozwolicie Państwo, że na początek zajmiemy się samą książką, czyli będę prosił, żeby pan Paweł powiedział parę zdań właśnie o tym, dlaczego tą książkę napisał, o czym jest ta książka, a później postaramy się przejść od historii, bo książka dotyczy czasów sprzed 1914 roku, do czasów współczesnych, do czasów tego, co dzieje się obecnie, bo te zagadnienia, proszę Państwa, właśnie, które są bieżące, wydają się być dla nas wszystkich niezwykle interesujące. Drogi Paweł, pozwolisz, że tak się zwrócę do Ciebie. Dlaczego zainteresowałeś się tematem, wydaje się, dosyć odległym, bo Niemcy, Chiny, Niemcy, Japonia i to na etapie magisterskim, czyli na etapie pierwszej Twojej pracy naukowej. Słuchać mnie? Słuchać mnie? Słuchać mnie. Dobrze, może na początek chciałbym bardzo podziękować za ciepłe słowa wstępu. Może nie przesadzajmy z tym wychwalaniem, nie? Czemu zająłem się taką... Skromny. Jeszcze jedna rzecz. I z paskudnym charakterem pisma. Czemu zająłem się taką tematyką? Już na etapie studiów stwierdziłem, że Azja interesuje mnie coraz bardziej, a jednocześnie szukałem jakiegoś tematu, który pozwoliłby zająć się Azją w naszym Instytucie Niemcoznawczym, w Zakładzie Niemcoznawstwa. I wybór nasunął się sam, czyli właśnie Niemcy w Azji. Ta obecność skupiająca się wokół miasta Qingdao, wówczas Tsingtao,
dała bardzo dobry asumpt do podjęcia tej sprawy. Na początku to była rozprawa czysto historyczna, później z racji tego, czym zacząłem się zajmować po studiach, to rozwinęło się dalej, no chociażby też w współczesne, bieżące relacje niemiecko-chińskie. Jasne. Rozumiem, że można dostrzec we współczesnych relacjach chińsko-niemieckich, chińsko-japońskich te korzenie właśnie sięgające wieku XIX. Kiedy zaczęło się zainteresowanie Niemców, państw niemieckich obszarem Dalekiego Wschodu? Bo Afryka chyba wcześniej, prawda? Te rzeczy później. Kiedy tak naprawdę ta ekspansja tu się pojawiła? Kiedy pojawił się pomysł na to, aby kolonizować tak daleko położone do Europy obszary? No to się zaczęło w połowie XIX wieku. Sytuacja, wiosna ludów, parlament frankfurcki, pojawiają się na forum tego zgromadzenia wręcz żądania konieczności zdobycia kolonii dla planowanych Zjednoczonych Niemiec. Wtedy nic z tego nie wyszło. Można powiedzieć, że tutaj odwołam się do naszego wspólnego mistrza, profesora Stępińskiego. Polacy i Niemcy są momentami do siebie tak podobnie, bardziej podobnie niż obie strony chciałyby to przyznać. Tu właśnie w połowie XIX wieku ta sytuacja w Niemczech bardzo przypominała to, co się działo w Polsce w latach 20-30, czyli żądamy kolonii dla Polski. Fakt, że Niemcy były wtedy niezależne politycznie, tak więc miały lepsze możliwości. No oprócz tego było jeszcze co kolonizować. Nie było tylko przykładu Madagaskaru. I fakt, zainteresowanie koncentrowało się wokół Afryki. To jeszcze zaczęło się w XVII wieku, kiedy Brandenburgia, a później Prusy usiłowały zdobyć jakieś posiadłości. Zresztą założyli kilka faktorii na wybrzeżu dzisiejszej Zatoki Gwinejskiej. Zresztą nawet jest w Sierra Leone zachowany fort brandenburski, to dzisiaj atrakcja turystyczna. Ale już wtedy wiedziano, że najlepsze interesy robi się w Azji. Krótko mówiąc, to jeszcze XVII-XVIII wiek. Chiny, Indie to najbogatsze obszary świata, mają najbardziej prężne, najbardziej zaawansowane gospodarki i państwa europejskie usiłują coś uszczknąć z tego tortu dla siebie. No, żeby było ciekawiej, ta ekspansja mocarstw europejskich w Azji jest finansowana przez kolonie w obu Amerykach. Krótko mówiąc, srebro wydobywane gdzieś w Andach, czy pieniądze zdobywane na bobrowych skórkach z Kanady trafiają potem na dwór cesarza Chin albo wielkiego Mogoła w Indiach. Niemcy próbowali. W zasadzie pierwszą formalną próbę podjęły znowu Prusy, tym razem Fryderyk Wielki, który założył, wzorując się na Brytyjczykach i Holendrach, kompanię wschodnioindyjską, ale to nie wypaliło. Flota była za słaba, wpływy za małe. Oprócz tego wojna siedmioletnia bardzo skutecznie uniemożliwiła jakieś rozkręcenie tego biznesu. Sytuacja powoli zaczęła się zmieniać i takim państwem uprzywilejowanym z terenu Niemiec było Królestwo Hanoweru, a wszystko dzięki unii personalnej z Wielką Brytanią. No, to powodowało, że Niemcy z północy mogli na pokładach brytyjskich statków, czy współpracując z brytyjskimi korporacjami ówczesnymi, docierać do Chin, robić tam interesy. Tutaj najprężniej działał port w Hamburgu, korzystając z tej bliskości Królestwa Hanoweru. Oni nawet otworzyli, już były lata 20. XIX wieku, konsulat w Chinach. No, sytuacja się zmieniała, industrializacja w Europie, wojna opiumowa i Wielka Brytania brutalnie otwiera Chiny na świat. Pojawiają się porty traktatowe, gdzie Europejczycy mogą swobodnie handlować.
a także dostają immunitet dyplomatyczny. I właśnie, otwiera się rynek chiński, potężny rynek chiński, który zamknął się pod koniec XVIII wieku. Europa, jak już wspomniałem, się industrializuje, produkcja rośnie, gdzieś to trzeba sprzedać. Chiny jawią się jako ziemia obiecana, zwłaszcza, że stamtąd można ściągnąć najlepszy jedwab, porcelanę, herbatę i całą masę innych rzeczy. Zainteresowaniem też zaczyna być darzona Japonia. I wreszcie w roku 1858 zapada decyzja o wysłaniu ekspedycji pod przewodnictwem Prus, która wyrusza w 1859 roku. Dociera najpierw do Japonii i tam zaczynają się schody. Bo jak wiadomo, ekspedycja nie reprezentuje Niemiec. To znaczy, członkowie tej ekspedycji przedstawiają się władzom japońskim i chińskim jako Niemcy. Ale potem zaczynają tłumaczyć. Nie ma państwa Niemcy. My jesteśmy z Królestwa Prus, z Wielkiego Księstwa Mecklenburg-Schwerin, z wolnego hanzatyckiego miasta Lubecka, z wolnego hanzatyckiego miasta Hamburg, jeszcze tam kilku mniejszych państw, które wzięły udział w tej ekspedycji, ale oprócz tego reprezentujemy jeszcze tak zwany Związek Niemiecki, który zrzesza 30 kilka kolejnych państw i o nich możemy już mówić jako o Niemczech. No więc krótko mówiąc, Chińczycy i Japończycy w ogóle nie rozumieją, o co chodzi. Co się dzieje, że tu przybywają jacyś Niemcy, którzy mówią, że są z kilku państw, dlaczego oni nie mają jednego państwa, tu jeszcze wspominają, że jest jakiś związek, w którym oni wszyscy są zrzeszeni i chcą podpisać szereg traktatów handlowych w imieniu swoich państw i w imieniu tego związku. W Japonii skończyło się to tragicznie, ponieważ traktat został podpisany, Niemcy odpłynęli, ale wtedy, w ówczesny rząd szogunatu jeszcze, ktoś uważnie tam przeczytał tą umowę, w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi. Stwierdził, że urzędnik, który to negocjował, oszukał szoguna, w związku z czym nieszczęśnik musiał popełnić seppuku. W Chinach obeszło się już bez takich ekscesów, ale Niemcom zajęło dobre pół roku wytłumaczenie Chińczykom, jak wygląda sytuacja polityczna między Francją i Rosją. Mniej więcej Chińczycy i Japończycy wiedzieli, co to są Francja, co to jest Rosja, gdzie to jest. Tylko, że właśnie tak dla nich między tymi dwoma obszarami ziała taka biała plama na mapie. Zaczęło się tłumaczenie, traktaty zostały podpisane. W drodze powrotnej ekspedycja grafa Eulenburga, to on się przewinie na jednym zdjęciu, będzie najmniej jednotnie, nie będzie, a to będzie akurat graf Richthofen. No właśnie, ale te traktaty zostały podpisane i Niemcy mogli zacząć handlować. Czyli początki, rozumiem, jest to połowa... Niemcy czy Prusy? Prusy, Mecklenburgia, Schwerin, Hamburg, Lubecka i chyba Hanower. To jest częsty skrót myślowy, który używamy, prawda? Mówiąc Niemcy, prawda, w kontekście bardziej kulturowo, językowo, cywilizacyjnym niż w kontekście państwowym. Także pana uwaga była tutaj bardzo, bardzo słuszna. Fakt, że potem chyba to porozumienie, te traktaty zostały przeniesione już na Niemcy po zjednoczeniu. Wtedy nikt nie miał problemu. Czyli to jest druga połowa, początek drugiej połowy XIX wieku, kiedy po raz pierwszy Niemcy, państwa niemieckie pojawiają się na Dalekim Wschodzie. Czy rozumiem, że to jest element pewnego rodzaju opóźnienia w stosunku do innych państw. Anglicy, Francuzi, Amerykanie penetrują ten region wcześniej. Czy to powoduje, że Niemcy nie mają szans? Czy jednak udaje im się uchwycić brzeg Japonii, brzeg Chin? Okazuje się, że nie są na takiej straconej pozycji, jakby się mogło wydawać. Anglicy, Francuzi, Rosjanie, Amerykanie operują, jakbyśmy powiedzieli, w skali makro. To są wielkie przedsiębiorstwa, dzisiaj byśmy powiedzieli korporacje, koncerny. Niemcy działają w dzisiaj tak zwanym sektorze miś, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa. W związku z czym rozgrywający wtedy na terenie Chin Anglicy, ówczesne supermocarstwo, traktują ich jako tak zwanych friendly allies.
To są też przyjaźni obcy, oni są nieszkodliwi, zajmują te sektory, które brytyjskich potentatów nie interesują, w związku z czym można pozwolić im działać, zwłaszcza też, że wielu tych niemieckich przedsiębiorców handluje brytyjskimi produktami. Ale sprawa też zaczyna wyglądać inaczej politycznie. Pojawiają się żądania już po powrocie grafa Eulenburga, że trzeba koniecznie zdobyć bazę na Dalekim Wschodzie. Trwają już przygotowania do zjednoczenia Niemiec z krwią i żelazem, jak to ujął kanclerz Bismarck. I ktoś w dowództwie pruskiej marynarki wojennej wpada na błyskotliwy pomysł. Jeżeli będziemy mieć bazę na Dalekim Wschodzie, to będziemy mogli prowadzić wojnę krążowniczą przeciwko Francji. Już wtedy zaczyna się myśl, wojna z Francją jest nieunikniona. Pozostaje tylko jeden problem w Berlinie, który nazywa się Otto von Bismarck. A żelazny kanclerz jest zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich kolonialnych awantur. Kiedy już w 1871 w Wersalu dyktowane są Francji warunki pokojowe, w delegacji niemieckiej pojawiają się głosy, a to może zabrać Francji część kolonii. Francja wtedy już siedzi w południowym Wietnamie, ówczesna Cochinchina. Zabierzmy im Cochinchinę. Bismarck mówi, nie, bierzemy Alzację i Lotaryngię. Po czym 20 lat później stwierdza, gdybym wiedział, ile zamieszania wywołają Alzacja i Lotaryngia, to bym im zabrał te kolonie. Ale wcześniej kurs kanclerza jest twardy, odrzuca na wszelkie propozycje. Zwykle mawia, im mniej Afryki, tym lepiej. W rozmowie z dowódcą marynarki wojennej, już Zjednoczonej Niemieckiej, generałem Capriviem, tak, braki kadrowe były do tego stopnia duże, że ściągano oficerów wojsk lądowych. Caprivi, teraz nie pamiętam, był albo kawalerzystą, albo artylerzystą. Ale w trakcie jednej z rozmów Bismarck mówi do Capriviego: słyszałem, że jest pan przeciwko koloniom. Doskonale, ja również. Ale właśnie ta sytuacja się zmienia, bo niemieccy przedsiębiorcy działają, zakładają faktorie handlowe w Afryce, które w końcu w 1885 zostają pod naciskiem tego lobby kolonialnego w Reichstagu wzięte, przekształcone w kolonie, też nie są dosłownie kolonie, termin Schutzgebiete, czyli tereny pod ochroną. Tak to nazwijmy. Są to tereny formalnie pod ochroną Rzeszy Niemieckiej. Bismarck zgadza się, ale zżyma się i stwierdza, że przyjaźń lorda Salisbury, czyli ówczesnego ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, jest dla mnie więcej warta niż parę błotnistych kolonii w Afryce. Za to bardzo rozwija się sytuacja w Chinach. W latach 70. wyrusza tam graf von Richthofen, stryj czerwonego barona Manfreda, i są obaj z pochodzenia, byśmy dzisiaj powiedzieli, Ślązacy. I w wielu regionach Chin jest pierwszym Europejczykiem, który tam w ogóle dotarł. Opisuje, bada dokładnie Chiny, co popularyzuje, znaczy jego książki podróżnicze popularyzują wątki azjatyckie w Niemczech. A jednocześnie niemiecka dyplomacja działa bardzo aktywnie. Krótko mówiąc, niemieccy dyplomaci w ambasadzie w Pekinie i pracownicy konsulatu, ich liczba systematycznie rośnie, stwierdzają, że skoro politycznie nie mają za dużo do roboty, to wezmą się za handel. I pomagają niemieckim przedsiębiorcom, jak tylko mogą, na wszystkie sposoby. Jeden z niemieckich ambasadorów ówczesnych zostaje nazwany przez resztę korpusu dyplomatycznego ministrem krwi i żelaza. On w swoich działaniach nie cofa się przed niczym. Żeby zdobyć dobry kontrakt dla niemieckiej firmy,
szantażuje niemieckich, chińskich urzędników, przekupuje ich, zastrasza, prawdopodobnie nawet wynajmuje, jak to się wówczas mówiło, łotrów, żeby tłumaczyli niektórym ludziom, dlaczego niemiecka oferta jest lepsza. No to wywołuje oburzenie. Dzisiaj mówimy lobbying. Tak, właśnie, był to bardzo skuteczny lobbying, na który strasznie pomstował ówczesny brytyjski poseł w Pekinie, ale pomstował nie dlatego, że Niemcy stosowali takie, a nie inne metody, bo sam stosował takie same, tylko że Niemcy robili to skutecznie. A dlaczego robili to skuteczniej? No właśnie, ponieważ wielkie firmy nie były obecne i to zaangażowanie polityczne Niemiec też było słabsze, w związku z czym Chińczycy uznali, że interesy z Niemcami nie stwarzają takiego zagrożenia zdominowaniem, jak w wypadku Rosjan, Brytyjczyków, Francuzów. I na przykład już w latach 70. wysłannik Krupa podpisuje pierwszy kontrakt z rządem cesarskim na dostawy armat. Potem to się rozkręca. Krupp niemalże hurtowo dostarcza armaty chińskiej armii. Liczby idą już chyba w 1000 sztuk. Mauser sprzedaje Chińczykom karabiny i pistolety. Swoją drogą pistolet Mauser C96 to jest chyba pierwsza piracko skopiowana przez Chińczyków, pierwszy piracko skopiowany przez Chińczyków produkt z europejskiej myśli technologicznej. I był w produkcji niemal 100 lat w Chinach. Na rynek też wchodzą stocznie niemieckie. I tu się pojawia wątek szczeciński. Ponieważ stocznia Wulkan buduje między innymi pancerniki dla chińskiej floty. Jesteśmy przy wątku chińskim, ale drugi wątek tej książki, ja zapomniałem powiedzieć, proszę Państwa, po spotkaniu będzie można nabyć, pewnie z autografem od autora wspaniałym. Drugi wątek, proszę Państwa, książki, o której mówimy, dotyczy Japonii. My mamy taki obraz oczywiście hollywoodzki Japonii końca wieku XIX z filmu Ostatni Samuraj, gdzie Tom Cruise dokonuje paczków bohaterstwa. Jak to było z Japonią? Na ile wpływy niemieckie przejawiły się w Japonii? Na ile wpływy znowu tych silniejszych, większych państw były bardziej skutecznie na Japonię oddziaływały? To też jest długa, ciekawa historia i efekt przypadków. Jeszcze w latach 60., jak trwały dyskusje nad zdobyciem bazy w Azji Wschodniej, pojawiła się taka propozycja odebrać Japonii Hokkaido. Wyspa leży na uboczu. W związku z tym wielkie mocarstwa nie będą protestować. Oprócz tego tam jest węgiel. A w zagłębiu Rury i na Śląsku wydobycie węgla już kwitnie. Niemcy mają gotową technologię. Tubylców zagoni się do roboty i będziemy sprzedawać w Azji tani węgiel. Oprócz tego gospodarka leśna, łowiska i baza. No, nic z tego nie wyszło. No, już nawet nie tyle z powodu oporu Bismarka, co braku możliwości przeprowadzenia takiej akcji. A dalej te związki zaczynają się przez przypadek. Znaczy, jeszcze już po przejęciu władzy przez cesarza, to jest mniej więcej rok 1867, zostaje wysłana misja do Europy, mająca zapoznać się, poszukać wzorców. Przejeżdża ona przez Berlin, też chyba nawet przez Warszawę jechali. Znaczy, jakoś wielkich efektów to wtedy nie przyniosło. Wszystko zaczęło się w 1870. Młody samuraj Shuzo Aoki został wówczas wysłany do Francji na studia w paryskiej École de Guerre. Ale nie było wówczas bezpośredniego połączenia Japonia-Francja. Nawet był, ponieważ kanał Suecki był już otwarty, ale podróż nadal trwała kilka miesięcy. Tak więc Aoki wyruszył w lipcu, w październiku dopłynął do Wielkiej Brytanii i kiedy chciał wsiąść na statek do Francji, dowiedział się, że nic z tego. Francja właśnie przegrała wojnę z Prusami. Niemcy oblegają Paryż, nie możesz zacząć studiów. No, Francja wtedy jawiła się Japończykom jako państwo z najpotężniejszą armią. Plan był taki,
korzystamy z doświadczeń najlepszych, czyli flotę i przemysł stoczniowy modernizują Brytyjczycy, armię zmodernizują nam Francuzi. Aoki wykazał wielką inicjatywę, tak zaczął myśleć, że skoro jakieś małe, nieznane mi wcześniej państwo rzuciło Francję na kolana, to znaczy, że mają lepszą armię. Wysłał telegram do Japonii, czy może pocztę morską, wsiadł na statek do Niemiec i zapisał się do Pruskiej Akademii Sztabu Generalnego w Berlinie. I właśnie tam się zaczęło. Ten pruski model wojskowy bardzo przemówił do duszy samuraja. Aoki nawiązał bardzo liczne stosunki z pruską generalicją. W zasadzie można nadal mówić pruską, jednak środowisko Akademii Sztabu Generalnego jest zdominowane przez pruskich wojskowych. I zaczął ściągać innych studentów. Znaczy, kilku już Japończyków wcześniej zabłądziło. Jak Aoki przyjechał, to chyba ich było 3 w całym Berlinie. A potem zaczęło być ich coraz więcej. Medycyna, prawo, wojsko. Prusy wysyłają, cesarstwo niemieckie wysyła swoją misję wojskową do Japonii. Się okazuje, że jungszy pruscy i potomkowie samurajów szybko znajdują wspólny język. W sferze prawa też zaczyna to bardzo szybko rozkwitać. Ten prusko-niemiecki model prawny, model państwa, fascynuje Japończyków do tego stopnia, że wręcz ściągają misje pruskich, niemieckich prawników i konstytucja cesarstwa japońskiego, ta pierwsza japońska konstytucja, jest wzorowana na konstytucji Niemiec z 1871. Powiedzmy, z całym dobrodziejstwem inwentarza i bagażem problemów, które objawiał się w latach 20. i 30. Też pojawia się bardzo ciekawa sprawa. Sam Aoki ożenił się z Niemką. Z kolei jeden z niemieckich lekarzy, który pomagał przy tworzeniu Wydziału Medycyny Uniwersytetu Tokijskiego, ożenił się z Japonką i dokonał bardzo ciekawej rzeczy. Turystycznie, dzisiaj Japonia często, zwłaszcza fanom japońskiej popkultury, kojarzy się z gorącymi źródłami. Kąpiele w gorących źródłach, żelazny punkt wycieczek do Japonii, piękna japońska tradycja, ale w latach 70. wraz z postępującą modernizacją kraju ten zwyczaj zostaje zarzucony, bo jest niedostatecznie europejski. Wtedy dzieją się dziwne rzeczy w Japonii naprawdę. Łącznie z wyprzedażą drzeworytów za bezcen, ponieważ są niemodne i nieeuropejskie. Europejczycy oczywiście wpadają w zachwyt, skupują hurtowo, ale ofiarą tego padają też kąpiele w gorących źródłach. I właśnie ów lekarz, o którym jest szerzej mowa w książce, w trakcie swoich badań stwierdził, że przecież gorące źródła mają fantastyczne właściwości lecznicze. I zaczął, można powiedzieć, że na nowo spopularyzował wśród Japończyków onseny. Było to na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku. A te inne państwa, czyli rozumiem z tego, że Niemcy nie musiały wybierać wpływów amerykańskich, mimo to, że przecież komandor Perry otworzył Japonię, prawda, dla białych, że tak powiem. Czy tutaj była ta rywalizacja taka jak na terenie Chin? Czy ta rywalizacja na dobrą sprawę nie rozkwitła, nie zaczęła się na dobre? No z tej przyczyny, że Japończycy w odpowiednim czasie się zmodernizowali i zwesternizowali. Japonia korzystnie położona wyspiarsko i te zmiany zachodzą tak szybko, że
Już w połowie lat 70., pod koniec lat 70. XIX wieku Japonia zaczyna prowadzić na kontynencie azjatyckim politykę w stylu europejskiego mocarstwa. Polityka kanonierek, wpływanie, wymuszanie koncesji. Z takim przeciwnikiem trudno rywalizować, trudno podporządkować sobie takie państwo, a ten trend umacnia się tylko po wojnie rosyjsko-japońskiej, kiedy Japonia, po której nikt się tego nie spodziewał, rzuca Imperium Rosyjskie na łopatki. Wróćmy w takim razie do Chin. Skończyliśmy na tym fascynującą historię, kiedy zaczynają Niemcy zdobywać uznanie wśród chińskich urzędników, kiedy zdobyli swoją kolonię w Chinach. To był rok 1897. Znaczy, tak, najpierw musimy znowu wrócić do tego, co się działo w międzyczasie w Niemczech. Pojawia się, na tron wstępuje w roku 1888 Wilhelm II, który szuka dla Niemiec miejsca pod słońcem, zaczyna Weltpolitik, politykę światową i otwarcie rzuca wyzwanie innym mocarstwom. Tak jak Bismarck widział kluczowe interesy Rzeszy w Europie, tak młody władca rusza w świat. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś uważa Donalda Trumpa za polityka kontrowersyjnego, to naprawdę nie miał do czynienia za dużo z wypowiedziami Wilhelma II. Twittera nie było, co jeszcze? Tak, na szczęście nie było. Kiedyś z kolegami zastanawialiśmy się na jednej konferencji, co by było, gdyby właśnie Wilhelm II miał Twittera albo Facebooka. Stwierdziliśmy, że najprawdopodobniej pierwszym followersem byłaby Kancelaria Rzeszy albo Ministerstwo Spraw Zagranicznych i pod każdym, w ciągu minuty czy dwóch, pod każdym postem Najjaśniejszego Pana pojawiałby się komunikat: jest to prywatna opinia Jego Wysokości, nie jest to oficjalne stanowisko rządu Rzeszy. Wilhelm II rzuca właśnie wiele kontrowersyjnych wypowiedzi, skoro przy nie jesteśmy, to może wybiegniemy trochę w przyszłość do powstania bokserów, tak zwanej Hunnenrede. Jest kilka jej wersji, tak naprawdę. Do końca nie wiadomo, co cesarz chciał powiedzieć, o co mu chodziło. Wersja, do której ja dotarłem, przetłumaczyłem i zamieściłem w książce, nie zawiera ani słowa wzmianki o Hunach. Też w tych innych, późniejszych czy wcześniejszych wersjach do dzisiaj wszyscy się zastanawiają, czy o co z tymi Hunami chodziło. Czy to Chińczycy zostali porównani do Hunów, czy też niemieccy żołnierze mieli być jak Hunowie. No, fakt, że kanclerz Bethmann Hollweg stwierdził, że była to najmniej potrzebna i najbardziej szkodliwa mowa, jaką cesarz kiedykolwiek wygłosił. Państwo pozwólcie, bo ja się tutaj przygotowywałem i właśnie fragment tej mowy chuńskiej bym Państwu przytoczył, abyście Państwo zobaczyli, no, w jaki sposób Wilhelm II zwraca się do swoich żołnierzy, a jednocześnie opisuje miejsce, gdzie ma się udać. Fragmencik. Tak niech zapisze się dzięki Wam na 1000 lat w Chinach imię Niemców. W taki sposób, żeby nigdy żaden Chińczyk nie odważył się chociażby krzywo spojrzeć na Niemca. Tak. A tam dalej jeszcze, biorąc pod uwagę, że powstanie bokserów to był klasyczny przykład gniewu ludu chińskiego, czyli nie ma litości dla tego, przeciwko któremu się ten gniew obrócił, to Wilhelm II też chyba tam wcześniej czy później zastanawia się, jak naród klubiący się tak długą historią i rozwiniętą cywilizacją może się dopuszczać takich barbarzyństw. No, może kończąc ten wątek, siły ekspedycyjne dopuszczały się nie gorszych okrucieństw. Liczba ofiar to trudna jest do określenia. Od kilkuset tysięcy się podaje do kilku milionów. Co ciekawe, w oczach samych Chińczyków najgorzej zapisali się Rosjanie, Japończycy i Amerykanie. No, podobno korpus ekspedycyjny
Marines był najbardziej brutalny z tych formacji zachodnich. A swoją drogą też miało ciekawy finał, bo w trakcie ekspedycji niemiecka cenzura wojskowa zaspała. Były to jeszcze inne czasy, tak więc żołnierze często wzbraniali się przed wykonywaniem co bardziej okrutnych rozkazów, a potem dręczyły ich wyrzuty sumienia i pisali o tym w listach do domu. Listy docierały do domu, zszokowane rodziny zanosiły je do gazet i w całej Europie zaczęła się wielka dyskusja na ten temat właśnie, jak nasze siły ekspedycyjne traktują zbuntowanych Chińczyków. Zwłaszcza, że to się nałożyło jeszcze na całą burzę wokół brytyjskich obozów koncentracyjnych w Afryce Południowej. Także temat wypłynął tylko dlatego, że zamykali tam Afrykanerów, czyli ludzi białych, bo zapewne może nami nikt by się nie przejął. Ale właśnie tutaj widać, jak w ciągu następnych kilkudziesięcioleci, zwłaszcza z powodu wojen światowych, w Europie doszło do takiego stępienia wrażliwości, opinii publicznej. No, tak to można powiedzieć. No, krótko mówiąc, w 1900 rzeź Chińczyków wywołuje jeszcze szok. 15-16 lat później rzeź na froncie zachodnim wywołuje tylko wzruszenie ramionami. W swojej książce, bodajże we wstępie, piszesz o tym, że dzisiaj Niemcy są w Chinach niezwykle popularni, że pod względem, powiedzmy, sympatii chyba są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ludność Europy. Jak to się ma właśnie do tego udziału Niemców w powstaniu Boksarów? Jak to się ma do tej mowy chińskiej, którą pozwoliłem sobie fragment zacytować? Innymi słowy, co się dzieje z pamięcią historyczną chińską? No my po tego typu wypowiedziach, prawda, dzisiaj pamiętamy Bismarcka, co on mówił o Polakach, prawda, i co trzeba z Polakami robić. Jak to jest, że taka sympatia do Niemców dziś? Krótko mówiąc, Chińczycy patrzą na historię z perspektywy nie dekad czy nawet wieków, tylko tysiącleci. W związku z tym to, że Niemcy wpadli i wymordowali kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy osób, no to jest jeden z wielu przypadków w długich dziejach państwa środka. Rekordów hord Chingischana nie pobili. Tutaj dochodzi, właśnie, to jest to, co wcześniej było, że mówiłem. Niemcy nie są postrzegani jako tak agresywne, niebezpieczne mocarstwo, jak chociażby Brytyjczycy czy Amerykanie. Z drugiej strony Chińczykom też zaczyna ten prusko-niemiecki model imponować. Sun Yat-sen bardzo pozytywnie wypowiada się o rozwiązaniach niemieckich, wskazuje je jako jeden z modeli. Twórca Kuomintangu. Tak, twórca Kuomintangu. Ojciec nowoczesnych Chin, czczony zarówno na kontynencie, jak i na Tajwanie. Tak, też ciekawa sprawa. On właśnie wskazuje Niemcy jako jeden z tych modeli, ale tu, skąd dalej ta sympatia? Musimy znowu wybiec dalej w przyszłość, już do lat 20-30. W latach 20. Sun Yat-sen usiłuje zainicjować program modernizacji kraju. Jak stwierdza, Brytyjczyków nie wpuścimy, bo to niebezpieczne. Francuzów tak samo. Amerykanów nie. Sowieci, wprawdzie Kuomintang jest w międzynarodówce, ale bolszewików lepiej nie wpuszczać do domu. No, z Japończykami to też za bardzo niebezpiecznie. Oni są jacyś tacy podejrzani. W końcu dopiero kilka lat temu oddali to Qingdao, które odebrali Niemcom. A właśnie co robi Sun Yat-sen? Nawiązuje kontakt z urzędnikami niemieckiej administracji kolonialnej z Qingdao. Zaprasza ich, żeby tworzyli struktury, pomagali tworzyć nowoczesną administrację, prawo. Niemiecka misja przemysłowa działa z olbrzymim rozmachem. Niemiecka misja gospodarcza tak samo. Pojawia się niemiecka misja wojskowa. Te kontakty są bardzo ożywione. Oczywiście cały czas prowadzi je Kuomintang.
Sprawa dochodzi do tego, że w drugiej połowie lat 30. Hitler ma bardzo poważny problem. Którego sojusznika w Azji wybrać? Japonię czy Chiny? Niemcy zostają przez Japonię praktycznie siłą zmuszone do uznania aneksji Mandżurii i utworzenia marionetkowego cesarstwa Mandżukuo. I dopiero powołanie tego paktu stalowego, oś Berlin-Rzym-Tokio, doprowadza do tego, że nazistowskie Niemcy wycofują swoją misję wojskową z Chin. Tak więc niemieccy oficerowie szkolą Chińczyków do walki z Japończykami. Elitarne dywizje Kuomintangu są szkolone i wyposażone przez Niemców. Co więcej, syn Chiang Kai-sheka studiuje w jednej z uczelni wojskowych w Niemczech, w Szkole Broni Pancernej. Ma być czołgistą i co jeszcze ciekawe, mimo zerwania tej współpracy, wycofania misji, wielu oficerów zostaje. Jeszcze przez II wojnę światową walczy przeciwko Japończykom po stronie Chińczyków, często w towarzystwie Amerykanów. W ogóle bardzo ciekawa sytuacja. Zresztą na większości chińskich plakatów propagandowych z okresu wojny chińscy żołnierze noszą niemieckie hełmy. A sam syn Chiang Kai-sheka ma uczestniczyć w inwazji na Polskę. No, krótko mówiąc, już z jednostką jedzie na miejsce koncentracji. Zdaje się, miał iść od południa przez Kraków, Małopolskę. Ale dzień czy dwa przed rozpoczęciem II wojny światowej w Europie, co podkreślają Chińczycy, zostaje odwołany do domu. Jak to wtedy się mówi, jak do dzisiaj się mówi, z nagłych powodów rodzinnych. To jest szalony świat, na szalone czasy straszna mozaika narodowościowa, straszna mozaika ideologiczna. Dodajmy do tego jeszcze, że ta obecność niemiecka na brzegu Japonii to jest zatem 17 lat, czyli też bardzo, bardzo krótka do 1914 roku. I jeszcze jedną rzecz dodajmy, która powoduje, którą ja do końca nie mogę zrozumieć. Proszę wyjaśnić, jak to się stało, że Japonia w ciągu dwóch wojen światowych była po dwóch stronach frontu z Niemcami. W pierwszej wojnie światowej to oni przecież wyrugowali wpływy niemieckie z Japonii, z Chin, przepraszam. W drugiej wojnie światowej znano się jako tego okrutnego na Dalekim Wschodzie sojusznika niemieckiego. Jak to da się pokłócić? No właśnie, to były interesy. Znaczy, sekretarz Sun Yat-sena donosił, że w 1913-14 trwały, on jeździł do Tokio i trwały rozmowy. Japończycy stwierdzili, że sojusz z Wielką Brytanią, który pozwolił pokonać Rosję, przestał być wygodny. W związku z tym można by spróbować wyrugować wpływy brytyjskie z Dalekiego Wschodu. A skoro arcyrywalem Niemiec jest obecnie, arcyrywalem Wielkiej Brytanii są obecnie Niemcy, to może. I wtedy rodzi się taka koncepcja niezrealizowana i wbrew pozorom nie tak bezsensowna sojuszu Niemiec, Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych wymierzonego w Wielką Brytanię. Japończycy nie mogą się jednak zdecydować. Wilhelm II zresztą odrzuca z góry te koncepcje. Dopiero w roku 1917 stwierdził, że to był dobry pomysł. No i właśnie, 1914, wojna. Pojawiają się Brytyjczycy z ofertą. Wystąpicie z nami przeciwko Niemcom, dostaniecie Qingdao i niemieckie posiadłości na północ od równika. Niemcy kontrolują większość wysp Pacyfiku wtedy. Od Nowej Gwinei na północ. Guam to jest taki mały, taka amerykańska enklawa w środku niemieckiego terytorium. I Japończycy stwierdzają, że to się opłaca. Mówiąc po niemiecku, das macht Sinn. Tak więc występują bardzo szybko. Qingdao, o właśnie, tutaj widać transportowiec wodno-samolotowy.
lotów Włakania, niemiecki samolot Rumpler Taube, porucznik Günter Plüschow, pilot tego samolotu, to efekty japońskiego strzału na fortach, a tutaj jeńcy. Niemieccy w Japonii. Samo wleczenie, może pominiemy te aspekty wojskowe, to bardzo ciekawa sprawa, że pierwszy raz użycie okrętu lotniczego, pierwsze bombardowanie okrętów przez lotnictwo morskie, jedna z pamiętnych dla I wojny światowej walk powietrznych, gdzie piloci strzelają do siebie z rewolwerów. Ten dżentelmen, którego widać było, Plüschow, uciekł samolotem dzień przed kapitulacją Qingdao, która właśnie rocznica nam wypada, oprócz rewolucji październikowej. Co za dzień, prawda? Ucieka z Qingdao swoim samolotem Taube, ląduje w Chinach i potem niemalże w 80 dni naokoło świata dociera z powrotem do Niemiec. Więc też przygoda niesamowita, zresztą spisał swoje przeżycia, wydał pamiętniki, które cieszyły się po wojnie bardzo dużą popularnością. Niemiecki garnizon trafia do niewoli japońskiej. No i to przypadkowo też obraca się w sukces. Warunki w obozach są różne. Zresztą, żeby było ciekawiej, opiekę dyplomatyczną nad Niemcami, nad niemieckimi jeńcami, sprawuje ambasada amerykańska. Dopiero później, kiedy Stany Zjednoczone przyłączą się do I wojny światowej, to zadanie przyjmie Hiszpania bodajże. Warunki są różne. No, w niektórych obozach są takie, jak znamy z filmów na temat II wojny światowej w Azji. W tym momencie jest bardzo nieprzyjemnie. W niektórych no to są po prostu otwarte ośrodki. Japończycy stwierdzają, że no wyjdzie, ucieknie i co zrobi? No, nie zna języka, gdzie on pójdzie? Z Japonii ucieknie? Nie ma siły, a poza tym od razu zauważą białego. Nie schowa się. Właśnie z powodu tych gorszych warunków była interwencja dyplomatyczna amerykańska. Swoją drogą prowadziło ją kilka osób, które 30 lat później będzie w administracji prezydenta Roosevelta walczyć z Niemcami. Więc warunki ulegają znaczącej poprawie. A żeby jeńcy się nie nudzili, to Japończycy im pozwalają na dużo. Więc Niemcy zakładają trupy teatralne, no i wystawiają Japończykom sztuki oczywiście niemieckie. Zakładają orkiestry, naród muzykalny, wykonują dzieła niemieckich kompozytorów, które bardzo podobają się Japończykom. W jednym z obozów niemieckich ma miejsce prawykonanie, japońskie prawykonanie 9 symfonii Beethovena. Zajmują się też inną działalnością. W trakcie jednego z poprzednich spotkań już w Warszawie poznałem Japończyka z jednej z mniejszych miejscowości nad wybrzeżem Morza Japońskiego, który już w trakcie luźnej dyskusji po wykładzie powiedział, bo wiesz, pierwszą piekarnię w mojej miejscowości założyli w 1917 niemieccy jeńcy. Więc zakładają piekarnię, zakładają masarnię, zakładają browary. I tyle, powiedzmy, miękkim sposobem niemiecka kultura zostaje znowu rozpropagowana w Japonii, bo dodajmy, że wcześniejszych 20 lat było chłodnych znowu za sprawą Wilhelma II i kilku jego nietrafionych komentarzy na temat Japończyków. I co po wojnie robią ci jeńcy? Kiedy zostają zwolnieni, wielu zostaje w Japonii. Jak pozakładali piekarnie, browary, masarnie, orkiestry, to zostają, grają, jakoś wchodzą w to społeczeństwo. Niektórzy zakładają firmy i zaczyna się import-eksport Niemcy-Japonia, a jeszcze inni wracają do Niemiec i podejmują studia japonistyczne. No, krótko mówiąc, Niemcy dostają cały zastęp specjalistów od Japonii i
przedsiębiorców, którzy są w tej Japonii bardzo mocno zakotwiczeni. Proszę Państwa, ja sobie pozwolę tutaj przerwać wątek historyczny, bo za chwilę Paweł nam opowie całą książkę, a to tak, nie po to, że się spotkaliśmy, żeby on powiedział wszystko, tylko po to, żebyście Państwo byli zaciekawieni i książkę nabyli i żebyście Państwo poczytali, prawda? Bo to jest oczywiście pewien skrót i pewnego rodzaju narracja, natomiast całość jest w książce. Pozwólcie Państwo, zanim oddam Wam głos i będziecie mieli też szansę na zadawanie pytań, żebym dokonał pewnego przeskoku, tak, do XXI wieku, czyli przenieśmy się od tej rewolucji październikowej 100 lat, prawda, czyli akurat do dziś. Proszę Państwa, nie wiem, czy pamiętasz, jeden z naszych profesorów, pan profesor Jan Maria Piskorski, w jednym z wykładów powiedział, jakby miał teraz 15 czy 19 lat, mówił to kilka lat temu, to zacząłby się uczyć chińskiego. Czy mamy się uczyć chińskiego? Bo dlaczego się pytam? Ta mozaika niezwykłych stosunków XIX-wiecznych, początku XX wieku, jest niezwykle ciekawa, mało znana przecież u nas. Natomiast tak samo jak mało znane jest to, co w tej chwili dzieje się na Dalekim Wschodzie, a to jest o wiele bardziej centrum świata dziś niż wtedy. Czy naprawdę mamy uczyć się chińskiego? Jaka jest przyszłość Chin na arenie międzynarodowej, na terenie Dalekiego Wschodu, ale także w kontekście globalnym? Jak byś mógł to ocenić? Uczyć się chińskiego nie zaszkodzi. Fakt, że ja tego zadania... Zaśmiało się... groźnie. Znajomość języków nigdy nie szkodzi. Fakt, że ja nigdy nie miałem odwagi podjąć się tego dość karkołomnego zadania, jakim jest nauka języka Konfucjusza. Ze swoich doświadczeń powiem tyle, japoński jest dużo prostszy, a także przydatny, a poza tym no, przy nauce japońskiego też można poczytać chińskie gazety. No właśnie, jaka jest przyszłość? No, niedawno mieliśmy 19. zjazd Komunistycznej Partii Chin, gdzie przewodniczący Xi Jinping otwarcie ogłosił, jakie są cele. Czyli Chiny są mocarstwem, czują się mocarstwem, mają mocarstwowe ambicje i chcą do roku 2050 zostać numerem jeden. No, tylko, że to oczywiście wywołuje reakcję aktualnego numeru jeden. Skoro już zaczęliśmy cytować profesorów, zacytuję profesora Bogdana Góralczyka. To jest jeden z najtrafniejszych cytatów i często pojawiających się na spotkaniach, które prowadzimy w ramach Centrum Studiów Polska-Azja. Stany Zjednoczone nie są w żaden sposób ani mentalne, ani instytucjonalne przygotowane do bycia numerem dwa. A Chiny nie są w żaden sposób ani mentalny, ani instytucjonalny przystosowane do niebycia numerem jeden. Więc mają te, Chiny mają swoje ambicje, to widać, co się dzieje na Morzu Wschodniochińskim, Południowochińskim. Cała ta idea pasa i szlaku, nowy jedwabny szlak, czyli o, próba pokojowego rozszerzenia chińskiej strefy wpływów, chińskich wpływów ogólnie. Ale właśnie, każda akcja powoduje reakcję. A Chiny tymi swoimi zapędami zrobiły sobie już wielu wrogów. Z Japonią i Indiami na czele. To już także Australia po takim okresie flirtu stwierdziła, że taki bliższy związek z Chinami to jest zbyt niebezpieczny. Zwłaszcza jak Chińczycy zaczęli wykupywać grunty wolne w Australii, to też na skalę chyba około 1 000 000 hektarów. No i oczywiście to się nie podoba Stanom Zjednoczonym. Kwestia w tym, że Amerykanie od lat nie mają pomysłu, jak ugryźć te Chiny. Było TPP, ale Donald Trump, jak to sami Amerykanie mówią, złomował porozumienie. Fakt, że było ono rezultatem tylu kompromisów, że tak naprawdę nikogo nie satysfakcjonowało, ale zawsze coś było. Coś, co mogło ograniczyć to gospodarcze rozprzestrzenianie się Chin. I teraz kwestia zależy od tego, jak pójdą, w jaką stronę pójdą Chiny. W tej chwili jest
przez kilka lat, pierwszą kadencję SI, to było przede wszystkim widać ki w sąsiedztwie. Teraz marchewka i o, powiedziałbym słodkie słówka pod adresem państw regionu. Ale no właśnie, jest wiele państw niezbyt zadowolonych. Japonia generalnie, jak to uważa się w Azji Wschodniej, jest przekonana, że Chiny nie zasługują na to, żeby być numerem jeden i hegemonem Azji Wschodniej. Indie bardzo chętnie się do tego przyłączają. Także Wietnam. Indonezja ma swoje ambitne plany. Prezydent Joko Widodo stwierdził, że korzystając z naszego fantastycznego położenia geograficznego, krótko mówiąc, kontrolują wszystkie przejścia morskie z Chin do Europy i Afryki, to robimy wielki morski hub u siebie. Chińskie inwestycje chętnie przyjmiemy, ale mamy swoje plany. I to też dużo zależy właśnie od tego, co Amerykanie w końcu zrobią. Te zbieżności, te Chino-Ameryka coraz bardziej się zarysowuje. Z takich dygresji, ciekawostek. Metro w Chicago, Los Angeles i San Francisco ostatnio wymieniało składy i wybrało składy chińskie. Zobaczymy, jak to będzie działać, bo jednak chińskie produkty często jeszcze mają problem z jakością. Fakt, że jest już nieporównanie lepiej z tym, co było w latach 90., ale z drugiej strony w latach 50., 60. symbolem tandety była Japonia. Takie nieznane firmy jak Sony. Kto to w ogóle słyszał o czymś takim? No ale też, no, powiedzmy, kilka lat, jeszcze 10 lat temu telefon komórkowy Huawei to była egzotyka. Był w ogóle sprzedawany w Polsce, ale to nawet nie było pod marką Huawei, tylko jedna z sieci komórkowych puszczała pod swoim szyldem. Teraz, proszę bardzo. Czyli rozumiem, że i w regionie, ale i w świecie ta ekspansja chińska jest przyjmowana jako pewne niebezpieczeństwo. W takim razie jeszcze ostatnie pytanie i Państwu, że oddaję głos, nie mogę się oderwać po prostu. Chiny, a sprawa Polska. Wiemy doskonale, że Państwo, od kilkunastu miesięcy jesteśmy atakowani informacjami o tym, że zamierzamy otworzyć się na Chiny. Zamierzamy stworzyć system połączeń kolejowych. Gdzieś koło, prawda, Łodzi ma powstać duży centralny port śródlądowy, który ma, prawda, w którym mają być przeładowywane kontenery, które przyjdą pociągami z Chin. Czy kontakty z Chinami są szansą czy zagrożeniem? Jak myślący? Ostatnimi czasy zawsze jak rozmawiam z ekspertami z Japonii czy Wietnamu, pojawia się taki wątek. Interesy z Chinami trzeba robić, ale musicie się zastanowić, jakie są polityczne konsekwencje tego. Dla nas polityczne konsekwencje otwarcia się na Chiny to, krótko mówiąc, sprawa jeszcze bardzo odległa. Wchodząc już w geopolitykę, no po prostu jesteśmy daleko, a Chiny nie mają jeszcze takiej możliwości projekcji siły. To, że niedawno chińskie okręty gościły na Bałtyku, no krótko mówiąc, jeszcze nic, operowały w oparciu o bazy rosyjskie. Do tego była to dość skromna grupa, raptem 3 jednostki. Tak więc otwierać się na Chiny trzeba, no tam po prostu można dużo zarobić, ale cały ten, znowu używamy angielskiego neologizmu, hype wokół linii kolejowej i Łodzi, to jest polska specyfika. Chińczycy tak na to nie patrzą. Łódź jest dla nich jednym z punktów przeładunkowych w Polsce, bo też kolejne węzły planują w innych miejscach, w Siedlce, pod Poznaniem. A poza tym Polska jest dla nich tylko krajem tranzytowym. Bo tutaj chodzi o to, żeby dostać się do Niemiec i do Francji. Zresztą same chińskie źródła, bo też japońskie, koreańskie, jak u nas się mówi, kolej Łódź-Chongqing. Nie,
to jest z azjatyckiej perspektywy kolej Chongqing-Duisburg. Czyli znowu wracamy do Niemiec. Ta linia kolejowa, właśnie bardzo często lubię irytować moich kolegów, koleżanki zajmujących się jedwabnym szlakiem w Polsce linią kolejową, mówiąc, no wyjdź ta wasza śmieszna linia kolejowa. Proszę Państwa, przeciętny pociąg zabiera 30 do 50 kontenerów. Jedzie 2 tygodnie do tych Chin, mniej więcej. Te przeładunki do sama Deutsche Bahn uważa połączenie do Chin za najbardziej rentowne i uważa, że jak do 2020 obroty na tej trasie osiągną 100 tysięcy kontenerów, to będzie super. Rocznie. Rocznie, tak. W tym czasie dla porównania przeciętny kontenerowiec pływający między Europą a Chinami zabiera 10 do 12 tysięcy kontenerów. Największe 20 tysięcy, powstają już większe, czyli krótko mówiąc roczne obroty kolejowe można wpakować na kilka statków i przewieźć w ciągu mniej więcej miesiąca. Więc z naszej perspektywy, jeżeli chcemy robić interesy z Chinami z rozmachem, no to trzeba inwestować nie w linie kolejowe, tylko w porty. Znaczy przede wszystkim w infrastrukturę, która połączy te porty z resztą kraju. No ale właśnie, porty. Teraz zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem w obrocie kontenerowym z Chinami portu w Gdańsku nie jest lepszy od centralnego portu kolejowego w Łodzi. Ale mamy budować i to podobno. Tak, ostatnio miesiącu się pojawiło, że też nowy centralny port ma pod Gdańskiem powstać. Także Szczęście ma swoje ambicje. Rozmach iście Gierkowski się pojawia. Tak, żebyś wiedział. Fakt, że dla portów polskich, w tym dla Szczecina, chwała dyrekcji naszego portu, że jest bardzo zainteresowana robieniem interesów z Chinami, leży w zmianach klimatu. Lody Arktyki topnieją, ruch północną drogą morską rośnie. Chińczycy jeszcze nieoficjalnie, ale zapowiedzieli Rosjanom, że planują zbudować duże morskie huby w Murmańsku i Archangelsku. Ale jednocześnie zaznaczyli, że trzecią taką fajną lokalizacją to będzie Kirkenes w Norwegii. Też chcieliby się usadowić na Bałtyku z jakimś terminalem kontenerowym, ale tutaj zdaje się, że wygrywa Klaipeda. Trudno powiedzieć, jakie są interesy Chin. Tutaj też zawsze zaznaczam, że do projektu jedwabnego szlaku warto się przyłączyć, tylko że pamiętajmy, interesy naszych Chin nie muszą być koniecznie zbieżne. Co już bardzo silnie zauważają Pakistańczycy, którzy są jednym z głównych pól chińskich inwestycji. I tam ekonomiści zaczynają krytykować tę sprawę. Może jeszcze nie mocno, ale stwierdzają, że te wszystkie linie kolejowe, autostrady, rurociągi, no to służą gospodarce chińskiej, a nie naszej. Czyli trzeba tę sprawę umiejętnie rozgrywać. Ruch w Arktyce będzie rósł tak długo, jak topnieją lody. Oprócz tego Chińczycy, i nie tylko oni, bo też Japończycy, Koreańczycy, a nawet Singapur, są bardzo zainteresowani otwarciem tej trasy, która jest po prostu krótsza niż płynięcie przez kanał Suezki. I właśnie ruch od góry będzie wzrastał, przewozy zapewne też. I w tej sytuacji, no powiedzmy no ostrożnie, za 20 lat, to faktycznie dużo bardziej będzie się, już się bardziej opłaca, jak Arktyka do reszty stopnieje, to będzie się opłacać jeszcze bardziej, wozić towary nie linią kolejową, tylko przez 2 tygodnie, tylko trochę dłużej, powiedzmy 3,5 tygodnia, może 3 tygodnie, płynąć sobie i podziwiać w pejzaże tundry. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Rozmawiamy już godzinę. Najwyższy czas oddać głos Państwu. Ja pozwoliłem sobie pootwierać maksymalnie dużo tematów, wątków. Wymieniliśmy prawie pół świata, proszę Państwa, mówiąc prawda, o tych chińskich zainteresowaniach. Bardzo proszę, czy mają Państwo jakieś pytania? O co Państwo chcielibyście naszego gościa dzisiaj zapytać? Ja książkę mam.
wykład mi się bardzo podobał, jest pan wspaniały. Tylko ponieważ bardzo. Jestem po szpitalu, muszę gnać do łóżka, ale wspaniały wykład. Życzę dużo zdrowia. Dziękuję. Ja bym może poprosił Pawła, nie będę ukrywać, że jesteśmy też na ty. Coś więcej na temat tego Tsingtao miasta być może, bo tak krążyliśmy wokół tego tematu, może nie za dużo, żeby też nie było wyjawione zbyt wiele z książki, ale... Jeżeli Państwo zwracaliście uwagę na te zdjęcia, o, tutaj Admirał Tirpitz, które się przewijają za naszymi plecami, znaczy, to jest Tsingtao, kiedy zajęli mnie Niemcy, a to jest tuż przed wojną. Może właśnie nawet... zakończymy. Tak więc widać, jak to się zmieniło. Niemcy w 1897 zajęli, też żeby było ciekawiej, w listopadzie, ale już pod koniec miesiąca, zajęli po prostu rybacką wioskę, która miała kilkuset mieszkańców. Do roku 1914 miasto wzrosło do 50 kilku tysięcy ludzi. Dorobiło się kanalizacji pełnoskalowej, sieci szkolnictwa, zaplecza zdrowotnego i portu. Też jednego z istotniejszych w Azji. Do tego jeszcze Niemcy zbudowali tam największy w ówczesnej Azji dok pływający o nośności 16 tysięcy ton. Tutaj właśnie już chwilę może rozwoju miasta. Pierwsze koncepcje niemieckie były: zbudujemy Gibraltar na Dalekim Wschodzie. Znowu wzorce brytyjskie, właśnie miała być twierdza strzegąca interesów. Ale admirał Tirpitz stwierdził, że to nie ma sensu, zbudujemy Hongkong. I w pewnym, nawet sporym zakresie to się udało. Fakt, że Tsingtao jest z gospodarczego punktu widzenia gorzej położone. Wtedy było gorzej położone niż Hongkong, bo zapleczem była jedynie biedna prowincja Shandong. Brytyjczycy byli w Guangzhou, czyli jedna z najludniejszych, najzamożniejszych prowincji, ujście rzeki Perłowej. Dobry dostęp w głąb Chin, w pobliżu też duży port, wtedy Canton, dzisiaj Guangzhou. Ale Niemcy właśnie budowali. Jeszcze, żeby było ciekawiej, stworzyli pierwszy kurort na chińskim wybrzeżu. Tsingtao było określane jako Brighton Dalekiego Wschodu. Wtedy właśnie chyba najmodniejszy kurort brytyjski. Czyli nie Copot. Nie Copot. Nie Copot, ani nie Kaiserbeder. No właśnie widać, jak to się zmieniło. Tak, tutaj port, jego otwarcie. Z ciekawostek, w Chinach na początku XX wieku najpopularniejszą walutą były dolary meksykańskie. I tutaj zaczyna się właśnie znowu budownictwo. Tak. No, typowa niemiecka architektura dla budynków reprezentujących władzę. Coś takiego można by spokojnie postawić u nas w Szczecinie i nikt by nie zwrócił uwagi. Kolejna uliczka, tak, stacja kolejowa. Wszystkie takie same. Właśnie, wszystkie takie same. Przewieźć, prawda? No, tutaj kolejny widok portu. O, tu siedziba Banku Niemiecko-Azjatyckiego, który miał wspomagać niemieckie inwestycje w Chinach. Trochę średnio to wyszło. O, znaczy pocztówki przewinę. Także są bardzo interesujące. O, tutaj właśnie jeden z kurortów. Znaczy, można postawić w Copot, nikt nie zauważy. Koszary, równie dobrze przeniesione z Alei Piastów. A to jest chyba najważniejszy budynek, jaki Niemcy wybudowali w Tsingtao, browar, który funkcjonuje do dzisiaj. I piwo można kupić także w Polsce. Bywa w szczecińskich supermarketach i hipermarketach. Fakt, że jest to piwo rozlewane w Czechach.
Tak więc smakuje zapewne trochę inaczej niż miejscowe. Zobaczę, że dygresji, bo pytanie na pewno to padnie, uprzedzę. Browar. Niemieckie miasto bez browaru po prostu nie istnieje. Musi być. Więc pierwszy został założony już w roku 1901, ale w ciągu 2 lat splajtował. Plajta miała miejsce w lipcu. Chińczycy piwa nie lubili, rozumiem. Dobrze. Jeszcze. Więc padł w lipcu 1903, ale już miesiąc później grupa niemieckich i brytyjskich inwestorów założyła browar Germania. Czasy takie, a nie inne. Nazwa Germania została potraktowana jako bardzo patriotyczna najwyraźniej. Żeby było ciekawiej, zarząd browaru miał swoją siedzibę w Szanghaju. Piwo ważone było. Już chyba w 1905-1906 zdobyło medal na wystawie piwnej w Monachium. Niemcy zaczęli intensywnie uczyć Chińczyków pić piwa. Biznes się rozkręcił, przedsiębiorstwo prosperowało, aż przyszła wojna. Japończycy zdobyli Qingdao. Tutaj są, widać, że było jeszcze piękne. A jak u nich z konsumpcją piwa, też tak zapytam się przy okazji. Japończycy też rośnie. I Niemcy też tam zakładali browary już od końca XIX wieku. No właśnie, Japończycy to przejęli, piękny wiek XIX, w związku z czym jakiś czas później zarząd, tak, wojskowy zarząd komisaryczny Qingdao wydał zgodę, żeby zarząd browaru Germania sprzedał browar, wszelkie prawa i tak dalej, konsorcjum browarów japońskich, z których część istnieje do dzisiaj, a część też była zakładana przy współudziale Niemców, wykupił browar w Germania za 75% wartości. Cena jak na warunki wojenne fantastyczna. I co więcej, Japończycy wywiązali się z tych zobowiązań. Fakt, że pieniądze do niemieckich inwestorów z powodu wojennej zawieruchy dotarły dopiero na początku roku 20 albo 21. No, Japończycy wypłacili się wtedy co do sena. Jeszcze japoński grosz był w obiegu. Dzisiaj zostały tylko jeny. I japoński garnizon trzymał browar. Japońskie konsorcjum pozostało właścicielem aż do roku 45. Wtedy sprawę w swoje ręce wzięli Chińczycy. Dalej ważyli piwo. W 1949 zwycięstwo komunistów, wojna domowa zwana w Chinach trzecią wojną rewolucyjną zakończona. Browar został znacjonalizowany. I tak sobie, no, jak to państwowe przedsiębiorstwo, wegetował przez pół wieku niemalże, przez 40 lat. No, na początku lat 90. został sprywatyzowany. W międzyczasie Deng Xiaoping zaczął uwalniać chińską gospodarkę. W Qingdao powstały jeszcze konkurencyjne, mniejsze prywatne browary. Ale jakoś rok 92 czy 3 te firmy się połączyły pod szyldem Tsingtao. Chińczycy odkopali te niemieckie korzenie, ściągnęli profesora z Niemiec, żeby opracował historię. No i krótko mówiąc, na podstawie osiągnięć sprzed I wojny światowej zaczęli reklamować swoje piwo i w Chinach, i za granicą. Zresztą do dzisiaj połowa produkcji idzie na eksport. Ale też zaczęli intensywnie uczyć Chińczyków pić piwa, organizować Oktoberfesty, które cieszą się w Chinach coraz większą popularnością. Do tego stopnia, że jeden z niemieckich dzienników kilka lat temu w artykule poświęconym chińskim biesiadom piwnym ostrzegał czytelników: jeżeli trafisz na coś takiego, nigdy nie przyznawaj się, że jesteś z Niemiec. Dlaczego? Ponieważ wtedy każdy będzie chciał się z tobą napić. A Chińczycy może są małolitrażowi,
ale są bardzo liczni. Więc jeżeli będziesz jedynym Niemcem na takiej imprezie, na której jest kilkaset osób, to nie ma siły. Chińskie piwo może być słabe, ale nie dasz rady. To jest recepta dla tych, którzy są spragnieni tego, nie są Niemcami, podobać się za Niemcy. No właśnie, to jest zdjęcie tego pływającego doku potężnego. Państwo, wtedy to był trzeci taki duży dok. Pierwszy był w Hongkongu oczywiście, drugi w Yokosuce. No i oba trzeba było rezerwować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. A to jest ostatni gubernator, komandor von Waldeck-Meyer. No to już widoczne sceny z oblężenia. Niemcy na wzgórzach otaczających Tsingtao. Japończycy po drugiej stronie. To jest torpedowiec S-90, którego epopeja jest dokładnie opisana w książce, w rozdziale dotyczącym oblężenia twierdzy. O, i tu są widoczki ze współczesnego Qingdao. Tutaj to momentami wygląda jak, nie wiem, Szczecin albo Wrocław, albo nawet Berlin. Jakaś biedniejsza dzielnica, a to już panorama od strony morza. Fakt, że ta starówka unikatowa na skalę światową, to po prostu niemieckie miasteczko przeniesione do Chin, jest oczkiem w głowie władz miejskich. Zostało wpisane na listę zabytków. I tak, w internecie też krążą filmiki, głównie robione przez Niemców. Właśnie zaskoczenie, jak to wygląda. No właśnie, to jest dworzec. Teraz już z chińskimi napisami. W tle widać wiek XXI. Też widok. Ten budynek przypominający piłkę do golfa, to jest opera. No tak myślałem. No, tak. Sydney. No właśnie, magistrat Qingdao widać pozazdrościł Sydney. No, tutaj dom marynarza. O, też widać kościół świętego Michała. No, no, no przecież to nie jest chińskie miasto. No tutaj też właśnie widać taką bardziej starszą zabudowę, a wtedy już no, lata 80., 90. Plaża. Dalej miejscowość letniskowa i najważniejsza baza chińskiej marynarki wojennej. I Japończycy i Chińczycy wykorzystali wojskową infrastrukturę pozostawioną przez Niemców, nawet ją rozbudowali. Fakt, że baza teraz została przeniesiona już pod Qingdao i jest to główna baza chińskich lotniskowców. To bardziej współczesny widok. A to jedno z chyba z pierwszych zdjęć lotniczych. Taka panorama Qingdao, to jest rok 1913 albo 14. Na Wikimedia Commons jest bardzo dużo zdjęć starego Qingdao wrzucanych przez Chińczyków. Fakt, problem, że są głównie opisane po chińsku, ale sprawdzałem, w tym wypadku Google tłumacz nie zawodzi. No, mniej więcej przekaże, co jest w opisie. A to jest, jak dzisiaj wygląda browar. To jest parczek, skwer na terenie browaru. Reklama dźwignią handlu. Tu upamiętnienie stulecia browaru, znaczy już sprzed 14 lat. Zresztą browar był jednym ze sponsorów Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. A to jak dzisiaj wygląda rezydencja gubernatora. Dalej ładnie położona w środku parku. Wypisz wymaluj Niemcy. Tak. I to jest już... koniec. O. Może ruszę od początku. A jak nie, to będzie przyjemny widoczek w tle. Dziękuję. Proszę Państwa, kolejne pytanie. O co Państwo chcecie jeszcze zapytać? Co Państwo chcecie jeszcze wiedzieć? A może skoro była Polska i Chiny obecnie, to może właśnie jakie są relacje, jeżeli byś mógł coś przybliżyć niemiecko-chińskie w tym momencie?
poza tym może niekoniecznie właśnie na szczeblu, przez też politycznym również, właśnie zapatrywanie polityczne Niemiec na właśnie mocarstwowe plany Chin Ludowych. Przypomniałeś mi jedną rzecz, bo też pojawił się wątek China, sprawa Polska w okresie zaborów. Mianowicie jakoś chyba po roku 1908-10 w Reichstagu pojawił się pomysł, żeby ściągnąć gastarbeiterów z Chin. To właśnie było wymierzone w polskich gastarbeiterów, że Chińczycy będą tańsi, a przy okazji będzie można dowalić Polakom. I kto wtedy uratował polskich robotników rolnych? No, Bismarck już prawdzie nie żył, ale blisko. Prusscy Jungszy. Stwierdzili, że nie będą kupować kota w worku. Nie wiadomo, jak taki kulis będzie pracował w porządnym pruskim gospodarstwie. A Polacy są jacy są, ale przyjeżdżają zawsze co roku ci sami. To są już znani, zaufani pracownicy. Tak więc nie ma mowy. I tym sposobem konserwatyści i wtedy jeszcze reakcjoniści w Reichstagu udaremnili pomysł przyjęcia pierwszej dużej grupy gastarbeiterów obcego kulturowo pochodzenia do Niemiec. Dzisiaj to wygląda, te relacje z kolei chińsko-niemieckie to też wyglądają dość ciekawie. Udało się od lat 70. wykształcić coś takiego jak chińsko-niemieckie relacje specjalne. Obie strony o tym mówiły. Krótko mówiąc, wszelkie sprawy polityczne dla Niemiec schodziły na dalszy plan, liczyły się interesy. I to zresztą widać było przede wszystkim w trakcie sprawowania urzędu kanclerskiego przez Gerharda Schrödera, którym stosował w Chinach dyplomację kupiecką. Krótko mówiąc, zabierał ze sobą zawsze kilka razy więcej biznesmenów niż dyplomatów. I to się przekładało na super kontrakty. Fakt, że Angela Merkel kontynuuje dalej tą politykę, fakt, że zaczęło się oziębienie i na początku tego roku już nawet zaczęto mówić o końcu relacji specjalnych. Z jednej strony sprawa praw człowieka w Chinach, temat, na który niemiecka opinia publiczna bywa bardzo uczulona. Z drugiej strony chińskie koncerny zaczęły stanowić konkurencję dla niemieckich. Czyli to już w tym przestało być tak fajnie. Do tego Chińczycy zaczęli wykupywać niemieckie firmy i to często o takim strategicznym znaczeniu. Chociażby sprawa firmy KUKA, czyli technologie zaawansowane. Sprzedaż, która została, do której rząd niemiecki miał wątpliwości, ale która ostatecznie została udaremniona po interwencji Waszyngtonu. Fakt, że Chiny nadal pozostają głównym partnerem handlowym zagranicznym Niemiec, znaczy wybiły się na pierwsze miejsce ostatnio, tylko dlatego, że spadły obroty z Stanami Zjednoczonymi. Ale też jeszcze że przed wyborami, jak minister Gabriel, mniej więcej rok temu, był w Chinach, to stwierdził, że jest koniec dyplomacji kupieckiej. My w tej chwili już nadal zostajemy przyjaciółmi, robimy świetne biznesy, ale priorytetem jest dobro niemieckich firm. Zresztą też widać było w tym sondażu, o który wspominałeś, 75% Chińczyków ma pozytywny obraz Niemiec. W drugą stronę to jest tylko 25%. Te działania Chin są przyjmowane przez niemiecką opinię publiczną z dużym zaniepokojeniem. No zobaczymy, co teraz będzie. Linia kolejowa i jedwabny szlak bardzo interesują. Niemieckie koleje, bo armatorzy, krótko mówiąc, tą sprawę zignorowali. Stwierdzili, że to jest żadna konkurencja. I teraz zobaczymy, co się rozwinie, zwłaszcza jaki rząd będzie w Niemczech. Chińczycy są nadal bardzo zainteresowani interesami z Niemcami, robieniem interesów z Niemcami.
Także dochodzi już do pewnego odwrócenia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Siemens zapowiedział przeniesienie swoich głównych ośrodków badawczych do Chin. Z drugiej strony chińska branża motoryzacyjna szykuje się na podbój rynku niemieckiego i zatrudniła jednego z byłych menedżerów Audi. Sprawa jest rozwojowa i bardzo ciekawe, jak obie strony sobie z tym poradzą, chociaż chińskim samochodom sukcesów w Niemczech nie wróżę. Chyba, że Volvo, które też jest chińskie. No chyba, że. Szanowni Państwo, kto dalej, kto następny? Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo mnie zaciekawiła ta sprawa tych jeńców, którzy zaczęli się asymilować właśnie ze społeczeństwem chińskim. Czy nie było takich problemów z tym wdrażaniem tych nowych marek właśnie na teren chiński? Ponieważ wiem, że na przykład, jak już tutaj Pan wspominał odnośnie Japończyków, to obce narody wchodzące do Japonii nigdy nie są akceptowane przez Japończyków. Czy tutaj nie było tego problemu, że ten czas po prostu się na przykład znacznie wydłużył z tą popularyzacją po prostu tych produktów przez naród właśnie niemiecki? Czy to na pewno on miało swój wpływ. Fakt, że Niemcy mieli, znaczy dalej mają i w Japonii, i w Chinach to ułatwienie w postaci dużej popularności swojej kultury. Niemiecka literatura jest bardzo popularna, niemiecka muzyka też jest bardzo popularna i to jeszcze w XIX wieku właśnie się przekładało na popularyzację pewnych trendów. Do tego jeszcze paradoksalnie jedna z podstawowych strategii marketingowych stosowanych przez firmy chińskie i japońskie na rynku wewnętrznym to jest powiedzieć, ten produkt jest już popularny w Europie, ten produkt jest już popularny w Stanach, albo zatrudnić do reklamy jakąś zachodnią gwiazdę filmową. To są bonusy płynące z tak zwanego soft poweru. Proszę Państwa, kto następny? A jak jest w tej chwili z inwestycjami w Afryce i czy nie dostrzega Pan czegoś takiego, że kompleksy chińskie w stosunku do Europy są właśnie niewidoczne w Afryce? Czy też leczone? Właśnie, chciałem to powiedzieć, że nie szkodzi, są leczone. No, krótko mówiąc, XIX-XX wiek Europa kolonizuje Afrykę, teraz to robią Chiny. Także te procesy były różne, bo wtedy, kiedy Niemcy zajmowały, żeby potem podnosiły swoją flagę, to wszyscy, powiedzmy szczerze, robili to na wariata. Nie chodziło o to, czy terytorium jest przydatne, tylko musimy zająć, bo jak nie, to przyjdą tam Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, Belgowie, Portugalczycy, Hiszpanie, Włosi, niepotrzebne skreślić. Tym sposobem chociażby Francuzi zajęli większość Sahary, nie wiedząc, że tam jest ropa naftowa. Także wiele tych podbojów było z dzisiejszej perspektywy bezsensownych. No z ówczesnej nawet też, krótko mówiąc, kolonie to były interesy, do których się dokładało. Chińczycy od kilku lat przeżywają też taki swój boom na Afrykę, ale to też ma swoje różne strony. Jak chociażby afrykańscy producenci bardzo krzywią się na Chińczyków, bo tani import z Chin zabija lokalną produkcję, nawet nie daje się za dobrze rozwinąć. Z drugiej strony Chiny dość ostrożnie, znaczy Chiny są atrakcyjne dla afrykańskich przywódców z tego powodu, że Chińczycy przyjeżdżają z walizkami wypchanymi dolarami i mówią, robimy interesy. Nie ma jak Europejczycy, że tutaj coś prawa człowieka, coś innego. Nie jest to też obciążone tymi zaszłościami kolonialnymi. No ale właśnie,
pojawiają się problemy, bo Chińczycy realizują swoje interesy. Mniej więcej tak jak przy interesach z Europejczykami, to wybudowanie kopalni w żaden sposób i autostrady do niej w żaden sposób się nie przekłada na ogólny wzrost zamożności lokalnej społeczności. Tak więc w wielu regionach lokalna ludność bardzo krzywi się, zwłaszcza, że Chińczycy stwierdzili, że Afrykańczycy nie spełniają wymogów chińskiego etosu pracy, w związku z czym zaczęli przywozić swoich robotników. Co tylko zaogniło sytuację, ale też kilka lat temu była ciekawa sprawa. Zaczął się ruch w drugą stronę. Afrykańczycy zaczęli przyjeżdżać do Chin handlować. Też całe osiedla w Guangzhou, Shenzhenie. I kilka lat temu to był pierwszy przypadek zamieszek na tle rasowym na terenie Chin współczesnym. Krótko mówiąc, Chińczycy postanowili zrobić porządek z zagraniczną konkurencją i uderzyli na przybyszów głównie z Afryki. Interesy obecne chińskie koncentrują się tam, gdzie jest ropa, czyli Sudan i Angola. Też próbują coś robić w Kongo, czyli Demokratycznej Republice Kongo, a to tak jak wszyscy, po surowce. I w sierpniu, 1 sierpnia uroczyste otwarcie bazy w Djibouti, pierwsza zamorska chińska baza. Czyli no, jasno widać, że te interesy będą rosnąć, zaangażowanie Chin w Afryce. Zresztą Afryka Wschodnia, wzorem tego tradycyjnego, historycznego morskiego jedwabnego szlaku, zwanego też szlakiem monsunowym, będzie podłączona do morskiej nitki. Żeby było właśnie ciekawiej, w tym tłumaczeniu Belt and Road, czyli inicjatywa pasa i szlaku, pas dotyczy linii kolejowej, droga połączeń morskich. Muszę to zapamiętać, że będzie kiepski student, także nie spełnia pan wymaganego przeze mnie etosu pracy. Fantastycznie.